Łukasz. O! Hej, cześć, witajcie. Z tej strony wasze ulubione masło. Dzisiaj pogadamy sobie o graniu, ale nie o takim tradycyjnym graniu na fizycznym sprzęcie. No bo co ja tutaj mam? Jakaś dziewiątka, RTX 2080 chłodzony cieczą? No, nie każdy ma taki komputer. I co w przypadku, gdy ktoś z was ma właśnie starego kompa, a chciałby pograć sobie w jakieś w miarę nowe gry, przykładowo Assassin's Creed Odyssey? Okazuje się, że jest na to bardzo fajne rozwiązanie. Jak widzicie, tutaj mam laptopa, który ma 9 lat. Ale jak się okazuje, działa nam tutaj bez najmniejszego Assassin's Creed Odyssey. Bez najmniejszego problemu, chciałem powiedzieć. No, i jak to jest w ogóle możliwe? Okazuje się, że ta gra jest uruchamiana gdzieś na serwerach NVIDII. I do nas streamowany jest tylko i wyłącznie obraz, ewentualnie taki wojownik, który próbuje mnie zaciukać. Mam bić się? No, i w momencie, gdy my sobie gramy, obraz jest bezpośrednio streamowany do nas. No i o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy, czyli o usłudze GeForce Now. Desynchronizacja. I to jest tak naprawdę tylko jeden z przykładów, bo jak widzicie, ta aplikacja działa również na Macu, więc nie musicie instalować Windowsa, jeżeli chcecie pograć w swoje ulubione gry. A żeby tego było mało, Nvidia daje nam naprawdę wypasione komponenty do naszej wirtualnej maszyny w chmurze, bo jak możecie zauważyć, tutaj mamy Nvidia Tesla T10, kartę, która ma zaledwie 16 GB VRAM-u. No myślę, że do tak skromnego Assassin's Creed'a bez największego problemu wystarczy. Mamy oczywiście również dostęp do aplikacji na tablecie czy na naszych telefonach z Androidem, więc możemy zrobić tak, że przykładowo gramy sobie w gierkę na naszym laptopie, a za chwilę przerzucamy się na telefon i kontynuujemy naszą zabawę tam, gdzie skończyliśmy. Brzmi spoko, co? Gier w ogóle nie trzeba instalować na naszym urządzeniu. One już są na serwerach NVIDII z najnowszymi aktualizacjami. I myślę, co ważne w przypadku tej usługi, jest to, że Nvidia nie próbuje nam po raz kolejny sprzedać gier, które już na przykład mamy. Bo proces wygląda w ten sposób, że przykładowo jak ja uruchamiam tutaj Shadow of the Tomb Raider, to po prostu zalogowałem się wcześniej do swojego konta Steam. Więc gry, które mamy kupione na Steamie, możemy uruchamiać. Tak samo tyczy się to niektórych gier pod Uplay albo Epic Games Store. Na ile to kosztuje? No, w sumie to zależy, bo tak naprawdę GeForce Now jest de facto dostępne za darmo dla każdego, więc no, każdy z was może sobie to sprawdzić za darmo. Haczyk polega na tym, że trzeba swoje odczekać w kolejce. No i taka sesja gier, którą możecie trwać bez przerwy, ona może trwać tylko godzinę, ale po tej godzinie możecie znowu stanąć w kolejce i po raz kolejny grać sobie przez godzinę, więc można to sobie sprawdzić w sposób za darmo, nie wydając praktycznie ani złotówki. Jeżeli ktoś z was nie chce stać w kolejce, to jest opcja płatna. Za 25 zł miesięcznie mamy pakiet, który nazywa się Founders. No i oczywiście nie musimy czekać w kolejce, te nasze sesje zostały wydłużone do aż 6 godzin, oczywiście po tych 6 godzinach można dalej kontynuować zabawę. To po prostu jest zrobione po to, żeby ludzie nie odpalali gier i nie awczyli tak jak ja robię to w tym momencie. Ale co jeszcze fajniejsze, w tym płatnym, że tak powiem, abonamencie mamy do dyspozycji opcję ray tracingu, które możemy aktywować w naszych grach, więc możemy sobie teraz wrzucić śledzenie promieni na ultra. No i normalnie bez najmniejszego problemu teraz mamy mamy Shadow of the Tomb Raider normalnie z maksymalnym ray tracingiem, więc to jest całkiem spoko. Można sobie wtedy pykać na tableciku z padem z Xboxa. No dobra, ale pogadajmy o czymś mniej przyjemnym. Jakiś czas po premierze GeForce Now, która miała miejsce parę miesięcy temu, wysypało się mnóstwo newsów, że kolejne gry opuszczają platformę. No, ja szczerze mówiąc troszeczkę dziwię się wydawcom, że chcieli z tej platformy zrezygnować, no ale jak to w życiu? Jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o kasę. Moim zdaniem twórcy gier mogliby zarobić więcej pieniędzy sprzedając gry tym, którzy no, nie mają jakiegoś super sprzętu, a mimo wszystko chcieliby w gry grać.
No i tak właśnie Nvidia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i sytuacja już totalnie się uspokoiła i trwają rozmowy z wydawcami po to, żeby coraz więcej gier napływało i w tym momencie kolejne gry napływają, a nie odpływają. Oczywiście brakuje niestety niektórych gier od pewnych wydawców. Przykładowo póki co nie znajdziemy z paroma wyjątkami gier od Electronic Arts, nie znajdziemy tutaj gier od Bethesdy, nie znajdziemy gier od Rockstara czy Activision Blizzard. Mimo wszystko rozmowy nadal trwają i myślę, że idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Przykładowo Nvidia dogadała się obecnie z Epic Games Store'em i teraz większość gier, które będą udostępniane Wam za darmo, będą również dostępne na GeForce Now, a także Nvidia dogadała się z Valve i trwają prace prototypowe, żeby bezpośrednio do klienta Steama wprowadzić możliwość uruchamiania gier bezpośrednio przez GeForce Now. Dobry kierunek, trzymam mocno kciuki. Słuchajcie, mam tutaj pada, który jest w limitowanej wersji z Cyberpunka 2077 i to nie jest przypadek, bo okazuje się, że Cyberpunk 2077 będzie na premierę dostępny w GeForce Now, więc jeżeli ktoś z Was nie ma jakiegoś super sprzętu, a jest mocno na grę nahypowany, może się okazać, że to będzie całkiem ciekawa opcja, żeby w tą grę sobie zagrać. We have a city to burn. Jeszcze została nam jedna ważna kwestia do przegadania, o której nie rozmawialiśmy wcześniej. Mianowicie internet. No, nie ukrywam, jest do tego potrzebny, ale największe pytanie, jaki internet? I może Was zaskoczy, ale te gry, które do tej pory Wam pokazałem, działały z internetu mobilnego, bo tak się akurat składa, że mój router działa na połączeniu mobilnym. Nvidia rekomenduje, żeby transfer, który wymagany jest do transmitowania gier, był w okolicach 25 megabitów na sekundę, czyli są to gdzieś mniej więcej okolice 3 MB na sekundę, ale to nie jest minimum. Może być nawet mniejszy transfer. Ogólnie rzecz biorąc, to nawet nie sam transfer jest tak bardzo istotny, co sama stabilność łącza. No ja niestety tutaj w studio mam połączenie mobilne. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Jednak jak sami widzicie, transfery, mimo że się wahają, raz są lepsze, raz gorsze, da się grać w takiej konfiguracji, więc tak samo z telefonu po połączeniu LTE również się da. Jednakże jeżeli macie w domu internet po kablu, który ma nawet te 25 megabitów, to bez problemu będziecie mogli grać. I tak jak ja, możecie grać po Wi-Fi, wtedy Nvidia rekomenduje router 5 GHz, ja tutaj mam 2.4 i działa to również bardzo spoko, jednak no, najlepiej będzie, jeżeli będziecie mieli swój komputer czy tam laptop podłączony po kablu. Wtedy będziecie mieli jakby najlepsze doświadczenie, no bo nic Wam nie będzie się ścinało, ani cięło, ani no, ścinać i ciąć to samo, kurde. Pogadaliśmy trochę o technikaliach, teraz o trochę takich moich subiektywnych odczuciach. Ja pograłem na GeForce Now, tutaj w studio na połączeniu mobilnym, ale również w domu, gdzie mam bardzo dobre, stabilne połączenie internetowe. I zarówno w tych dwóch przypadkach działało to naprawdę w zadowalający sposób. Co nie znaczy jednak, że każdy typ gier na GeForce Now się jakoś super nadaje. W momencie, gdy gramy sobie w Assassin's Creed'a, Tomb Raidera czy Wiedźmina, to jest naprawdę bardzo spoko, bo to są gry single player, w których no, nie trzeba mieć jakiegoś super szybkiego czasu reakcji. I to takie opóźnienie, które wynika z internetu, troszeczkę przypomina mi tak, jak włączymy sobie u siebie na komputerze synchronizację pionową. No czuć, że ten ruch nie jest taki natychmiastowy, ale jest to jak najbardziej akceptowalne. I ja bez problemu pograłem sobie 1,5 godziny w Assassina, grało mi się super. Jednakże gry, których raczej powinniście unikać, to gry takie szybkie, z naciskiem bardzo na rywalizację online. Przykładowo ja uruchomiłem League of Legends, które jest na GeForce Now. Szczerze mówiąc, w sumie nie wiem czemu tam jest, bo praktycznie każdy komputer jest w stanie LoL'a uruchomić, ale jest. Zagrałem jeden mecz w LoL'u. Rzeczywiście wyczuwałem jakieś opóźnienie, jednakże ja jestem w Silverze, więc jakby dla mnie to opóźnienie czułem je, ale to nie było tak, że grać się nie dało. Jednakże przykładowo, gdy grałem w Fortnite'a, uruchomiłem go po 100 latach, to dostałem niezłe bęcki od swoich widzów, bo tam rzeczywiście tej responsywności, tej takiej jakby żylety trochę mi brakowało. Pamiętajcie o tym, że Fortnite to nie jest gra, która pójdzie rzeczywiście każdemu. No i w momencie, gdybym miał opcję albo grać w Fortnite'a na GeForce Now, albo nie grać w Fortnite'a w ogóle, no to chyba mimo wszystko wolałbym grać w Fortnite'a przez GeForce Now i mieć jakkolwiek tą grę działającą, niż nie mieć jej działającej w ogóle.
No i to samo myślę tyczy się wielu tam tytułów AAA, które mamy dostępne na tej platformie. Co do samej aplikacji, w ustawieniach możemy wybrać sobie rozdzielczość, w której nasze gry będą do nas streamowane oraz liczbę klatek na sekundę, czyli możemy wybrać 30, 60. W każdym razie, z tego co wiem, Nvidia pracuje również nad tym, żeby gry dało się streamować w rozdzielczości aż 4K. Byłoby to wtedy naprawdę imponujące. Niemniej jednak, co do samej aplikacji, troszeczkę interfejs, szczerze mówiąc, nie jestem jego największym fanem. Myślę, że to jest troszeczkę do poprawy. Zwłaszcza irytuje mnie to, że gry, które już mamy w swojej bibliotece Steam, Epic Store czy Uplay, trzeba na nowo wyszukać i manualnie tutaj dodać, więc musimy pamiętać, że mamy jakąś konkretną grę na konkretnym sklepie, wtedy ją możemy sobie dodać do GeForce Now. To jest nie fair, bo chciałem teraz, żebyśmy pojechali do domu, bo chciałem podłączyć Nvidia Shielda pod telewizor i pokazać wam, jak to fajnie działa. Bo nagrywaliśmy B-roll, ale gdzieś ją wsadziłem i nie wiem gdzie, bo Kamil się ze mnie śmieje, że tutaj mamy nieporządek, bo zobaczcie, przejdę w tą stronę i się rozsypuje piękny porządek i widać magazyn. Ale słuchajcie, my tu w studio mamy zaledwie 13 metrów kwadratowych i my się tu musimy pomieścić z magazynem, z kadrami do nagrywania i jeszcze gdzieś mieć stację roboczą do montowania i tak dalej. No nie jest łatwo. Okej, już widzę Shielda. Tak, już mamy Nvidia Shielda. Możemy jechać do domu i pokażę wam, jak to działa na fajnym necie. Idziecie? Wezmę was do swego domu. W ogóle Kamil, mam pomysł na film, jak nazwiemy. Wiesz jak? Granie w nowe gry na starym laptopie. Zobacz jak! To co Kamil, kiedy nagrywamy filmik o moim samochodzie? Chcecie oglądać? Piszcie w komentarzach. Dzień dobry, tutaj Jeremy Clarkson. Witajcie w mojej kuchni. Nagrywasz jak jedziemy? No, to teraz sobie podłączymy naszego Shieldika. Shieldik. Tarcza. Tutaj mamy pilocik do Nvidia Shielda, taki fajny, trójkątny jest jak Toblerone. Zapomniałem go wziąć do B-rolla, więc przepraszam, to moja wina, ale co fajne, ma tutaj dedykowany przycisk do Netflixa, więc jakbyście pilnie potrzebowali oglądać Netflixa, to klikacie i możecie oglądać. No i sama Nvidia Shield jest też androidowym boksem, więc możemy sobie tutaj instalować aplikacje, które są kompatybilne, możemy sobie strumieniować różne treści wideo z różnych źródeł, możemy też natywnie instalować gry, jako że jest to Android. Mamy też fajną funkcję upskalowania filmów do wyższych rozdzielczości. Tutaj akurat fajnie to pokazali koledzy z kanału, więc polecam zerknąć na materiał, bo działa to dość imponująco. My jednak dzisiaj skupiamy się głównie na graniu, więc możemy się połączyć po Bluetoothie do Nvidia Shield, no i możemy skorzystać z gier i właśnie streamingu GeForce Now. No, w momencie, gdy mamy elegancko podłączenie po kablu, gdzie mamy normalnie niskie opóźnienia, to szczerze mówiąc, ja nie widzę różnicy względem takiej streamowanej gry, a gry, którą na przykład odpalałbym na moim PlayStation 4. No i teraz na takim Shieldiku właśnie możemy sobie grać na telewizorze, albo jak ktoś z was ma też telewizor z Androidem, to z tego co wiem, również jest aplikacja, którą wystarczy pobrać, podłączacie swój kontroler, no i śmigacie w gierki. No, a na przykład jak wam się już nie chce siedzieć przy kompie albo przy telewizorze, możecie się walnąć do łóżka z telefonem, z padem, no i możecie grać bezpośrednio na swoim telefonie. Oczywiście ja tutaj mam dość kiepski zasięg Wi-Fi, więc mi się tutaj to rozpikselowuje, ale jak sami widzicie, możliwości są, więc jeżeli ktoś z was ma dobre połączenie i przy swoim łóżku ma router, no to wtedy wiecie, jakby możecie się walnąć i grać. Możliwości są nieskończone. Possibilities are endless. Mogę sobie zrobić drzemkę już. Nope. Usiadłem sobie w swoim starym kadrze i sobie podsumujemy to wszystko, bo na dobrą sprawę to bardzo zależy od tego, jakie macie połączenie. No i skoro jest również wersja jakby darmowa, nie trzeba nic płacić, żeby to sprawdzić, to polecam po prostu sprawdzić, jak to u was działa. Ja generalnie rzecz mówiąc, do tego całego streamingu podchodzę jednocześnie z optymizmem i troszeczkę z obawami. Optymizm jest taki, że fajne jest to, że nie musimy mieć jakiegoś super kompa, żeby uruchamiać te gry. Jednakże
Boję się troszeczkę zapędów innych firm, które również próbują swoich sił w streamingu i tego, że one właśnie chciałyby, żeby bezpośrednio u nich na platformie te gry kupować. Tutaj Nvidia ma to fajnie zorganizowane przez to, że no, ja mogę po prostu swoją bibliotekę Steama podłączyć i jeżeli mam taki kaprys, mogę sobie wziąć swojego kompa i zainstalować te gry u siebie. I to jest moim zdaniem rozwiązanie, w które powinno się iść. I ja osobiście bardzo trzymam kciuki za to, żeby Nvidia udało się przekonać większą liczbę wydawców, żeby rzeczywiście publikowali gry na GeForce Now, no bo jak to mawiają, zawsze dobrze jest mieć wybór. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.